Mateusz, to był szalony mecz. 6 bramek, mnóstwo sytuacji, okazje z jednej i drugiej strony. Jak ty to odbierałeś z Murawy? No tak, na pewno szalony mecz. Troszkę też mogę brać to na siebie, ten remis, bo w pierwszej połowie miałem, można powiedzieć, no 100% sytuację, gdzie tak naprawdę machnąłem się, ale no trudno, zdarza się, jest 3-3, szalony mecz. Ważne, że odrobiliśmy, kibice nas na pewno wspierali, pomagali nam. No i trzeba szanować punkt i mamy tydzień na przygotowanie do meczu ze Stalą Mielec i cóż, no trzeba patrzeć w przód, trzeba uszanować punkt. Trzeba uszanować punkt, trzeba też cieszyć się z tej bramki debiutanckiej, ale ta radość nie jest pełna, bo nie było 3 punktów. Czy wiadomo, bramka debiutancka, można się cieszyć, ale to drużyna jest najważniejsza i nie ma zwycięstwa, jest jeden punkt, drużyna jest dla mnie najważniejsza, a to, że była bramka, to wiadomo, jakaś część tego wszystkiego i tyle. W momencie, gdy wyrównaliście na 2-2, to było po twojej bramce głową, wydawało się, że pójdziecie za ciosem i będą kolejne sytuacje i będzie trzeci gol. No tak, też myślę, że po sytuacji drugiej strzelonej powinniśmy iść za ciosem, ale no cóż, może gdzieś tam chwila dekoncentracji i tracimy taką, no można powiedzieć, głupią, nie głupią trzecią bramkę i trzeba znowu gonić, no ale też muszę podziękować chłopakom i fanom za to, że dogoniliśmy i te 3 punkty mimo wszystko nie straciliśmy, tylko jeden mamy, tak? Jeden punkt i 3 mogą być w Mielcu, gracie po Wszystkich Świętych 3 listopada. Jak będzie w Mielcu? Mamy tydzień, na pewno trener przygotuje jakiś plan. Trzeba go zrealizować, zostawić serce na boisku, 100% zaangażowania i właśnie o 3 punkty, tyle mogę powiedzieć. Dziękuję, Mateusz. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.